Druk nummer 15, 14. 15. 15. W sprawie zmian komunikacji miejskiej. Jest to ostatni projekt zarządu. Ja mogę już podać teraz. Wprowadzenie linii numer 115 na trasie, która będzie wynikała z sondażu przeprowadzonego 20 października 2013 roku. O czym będzie sondaż? Państwo wiedzą, ponieważ pan przewodniczący przedstawia informację w większości radny za linię numer 15. Proszę rozdaj. Właśnie nie podejmuje się powtórzenia z głowy tego, także myślę, że każdy może się zapoznać z tego dosyć zmiany i konkretnie opisane właśnie informacje o sondażu. To 15, Witkowice, Mackiewicze, no możemy już zrobić. Ja generalnie w jakiś sposób, no tak powiedziałem, myślę, że lepiej przemawia nawet słowo napisane, prawda, do państwa. Czy ktoś chciałby się jakoś z tym zapoznać, jakieś zdanie swojej wypowiedzi? Ja wiem, że Kuba przed sesją prosił też państwa o aktywne włączenie się w sondażu, w przeprowadzenie tego sondażu, ponieważ wiesz, mieszkańców jest łatwo zapytać, ale trzeba to prawda zrobić. Zrobić oficjalnie i jakoś musi to mieć tak ręce i nogi. Wiem, że na pewno Asia, na pewno Kuba, na pewno Stefan będą zaangażowani w tym podział wiem, że Małgosia. Będę odsyłać, żeby się. Ja może wyrzucam te głosy. To już państwo trzeba kupić prowadzić. A ja będę musiała ich pilnować, tak? Proszę. Nie kawę postawić. Ludzie, nie wystarczy żadnych ulotek. Szanowni państwo, ja tak merytorycznie mam odpowiedź. Myślę, że zapytanie mieszkańców o zdanie i uznanie woli większości jest chyba najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku. To jest chore. Zmieniając komunikacji miejskiej trzeba zacząć się z tym, że gdzieś się dodaje, to gdzieś trzeba powiedzieć. To jest prawo demokracji. Ale na sondażu można było sprawdzić, które osiedle mniejsze. To jest tak naprawdę przecież. Szanowni państwo, odpowiedzialności na. Przejdźmy całkiem na sondażu w internecie, bo to nie ma. Zdrowy rozsądek mówi, że gdzieś coś się rozbudowuje, trzeba coś dodać, a nie odjąć. To jest chore. Chore jest zabranie to, co funkcjonowało dobrze. No właśnie. Wy mieszkańcy zdecydują, proszę państwa. Czy jakieś pytania więcej? Ja się jak mieszkańców nauczycie podejmować decyzje, to ja nie chcę być w waszej skórze. Wszyscy dziękują za tą mądrą myśl. Dziękuję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Ale resztkami intelektu poszedłeś. To jest za przyjęciem uchwały. Darek, głosuj rzecz. 14. On czyta sondaż. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 14 osób za. Uchwała i tak została przyjęta. Proszę państwa, sprawiedliwość została się dalej.